Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj Wam pokażę prosty patent na wyhamowanie turbinki. Zobaczcie, dosyć ostro wieje. No, daje dzisiaj ładnie. No i zobaczycie, jak to się sprawuje. Wam pokażę turbinkę w tle, widać. Kręci ostro. O kurczę. Daje ostro. No i teraz zapodamy jej hamulec, czyli włączamy grzałeczkę, te żarówki. Tu dalej nam turbinka produkuje, zobaczcie, dalej, ale już słabiej, widzicie, wszystko spada na dół. O, proszę bardzo, dalej się kręci, ale słabiej. No i w tym momencie możemy sobie tu załączyć hamulec. O, zobaczcie, jak to grzeje, zobaczcie, jak świecą. Prymitywny, a skuteczny patent. No. I tak ja to sobie wymyśliłem. Sami się wypowiedzcie, co o tym myślicie. Ona dalej kręci, ale już nie z taką mocą, wie? Wiecie, zobaczcie. Jakieś podmuchy ma. No i tu można zapodać jej hamulec. Oczywiście bez większego dramatu. Złożyła się. I można spać spokojnie. Teraz wyłączymy wszystko. Powinna wrócić do normalnej pracy zaraz. Wiadomo, jak jest mocniejszy podmuch, to ona będzie stała bokiem przez chwilę. O, troszkę wieje mocno. 5 metrów w tym momencie, zobaczcie, 6 metrów. No i tak, taki patent opracowałem. Powiem Wam, że te żarówki można wymienić na 750 W, bo takie też są, albo na 300 W na przykład, na mniejsze, w zależności od mocy turbinki. Ja dokupię komplet 750-watowych żarówek i zobaczymy, jak przenik będzie się sprawdzać. No i widzicie, po dwie są na każdą fazę. Jakieś kątowniki stare, to akurat takie zaczepy do wieszania grzejników znalazłem stare. Tu jest jeden wspólny dla wszystkich. No i można sobie wyjąć po jednej żarówce, jeśli jest za dużo. No i tu prosty przełącznik. I to można sobie gdzieś podwiesić. Nagrywałem filmik, jak to robiłem, ale to nie ma żadnej filozofii większej. Każdy jest w stanie to ogarnąć, tylko patrząc na to, jak to jest wykonane. Więc nie będę wrzucać tego filmiku. I tak to wygląda. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.